Łukasz, jutro twój czwarty zawodowy pojedynek z Antonem Siomkinem. Tym razem zmierzysz się w kategorii super średniej. W tych przygotowaniach chyba najważniejszą rzeczą było to, że znalazłeś dużego sponsora, podpisaliście kontrakt i teraz przede wszystkim będziesz mógł skupić się w 100% na boksowaniu. Witam serdecznie. Taką krótką historyjkę opowiem. Kiedy półtora roku temu zacząłem znowu myśleć o powrocie, tam Grzesiu Proksa mi pomógł w tym, że mógł wrócić na ring. Sam sobie zapłaciłem za pierwszą walkę u Tomka Babilońskiego na gali. Sam sobie opłaciłem przeciwnika, sam sobie... Wszyscy znajomi mówili, że mogłem wydać te pieniądze na wakacje, ale ja jednak wydałem na boks. Nie sądziłem, że po półtora roku zainwestowania tej pierwszej walki. Później także były wszystkie walki, chciałem dodać, za darmo. Nie dostawałem pieniędzy, wszystko inwestowałem w siebie i w swoje walki, aż do poznania pana Ryszarda Skórki, obecnego teraz mojego menadżera i promotora. Wszystko inwestowałem sam. Nie sądziłem, że po półtora roku pójdzie tak dobrze wszystko i że także firma moja, Kredyty Filówki, odwdzięczy mi się tym, że będę mógł spokojnie skupić się na boksie. Tak jak powiedziałeś, pierwszy raz będę mógł się przygotowywać do tej walki w spokoju. Trenuję już 3 tygodnie, ale zaznaczam, że zdaję sobie sprawę, że nie jest to łatwo nadgonić ten kilkuletni okres jakby ciężkich treningów i 2 razy w dzień, co trenowałem. Nie jest tak łatwo mi to nadgonić w 3 tygodnie. Zrobię wszystko, żeby to zrobiłem wszystko, tak mi się wydaje, co mogłem, a jutro zobaczymy, gdzie będę po tych 3 tygodniach. Czytałem i słyszałem, że podobno 5 miesięcy zajmuje dojście do tego poziomu, do którego byłem 5 lat temu czy 4 lata temu. No zobaczymy, jestem dobrej myśli. W związku z tym spokojem już od strony finansowej przeniosłeś się z Białegostoku, wróciłeś do Oświęcimia? Tak, wróciłem właśnie 3 tygodnie temu z Białegostoku do Oświęcimia. Teraz jeszcze troszeczkę mam taki właśnie wszystkie sprawy związane z szukaniem mieszkania, dogrywania warunków treningowych, wszystkich sal. Jest to takie troszkę jeszcze wszystko, ale starałem się trenować 2 razy dziennie te 3 tygodnie, no i odpocząłem dopiero teraz te ostatnie parę dni, więc no, mam nadzieję, że wszystko dobrze pójdzie. A jak będzie z tymi właśnie treningami, z twoim zapleczem w Oświęcimiu? Bo wiem, że miałeś pod ręką Pawła Głażewskiego, miałeś Roberta Świerzmińskiego w Oświęcimiu. Jak będzie? A więc tak, wygląda to tak, że mam trenera od przygotowania kondycyjnego i fizycznego. Będzie mnie trenował, przygotowywał w tych pierwszych, początkowych fazach. Także będzie trener Jan Sibik, to będzie mój pierwszy trener, ale nie wykluczam, że będę przyjeżdżał do Darka Snarskiego na sparingi właśnie do Roberta, do Pawła, do Aleksa, ponieważ no, są to najlepsi pięściarze, jedni z lepszych w Polsce, no Paweł to wiadomo, już tam czołówka światowa, więc na pewno będę tam przyjeżdżał i uczestniczył z nimi w sesjach sparingu. Do tego jeszcze dodaję, jest jeszcze na Śląsku, jest Damian Jonak, no Grzesiu, nie wiem, Grzesiu będzie do pół roku pewnie jeszcze odpoczywał, to nie ten, ale jest tam na Śląsku i w Krakowie, jest tu z kim sparować, także, a w razie W, jak będzie trzeba, to i też do Warszawy pojadę, także myślę, że nie będzie problemu. Twój, nie trener, ale przyjaciel, Darek Snarski, powiedział, że w Białymstoku prawdopodobnie 15 grudnia będziesz boksował opas WBC Baltic, ale powiedział, że nie wiadomo jakiej kategorii, super średniej albo średniej. Faktycznie rozważasz, aby zejść trochę niżej z wagą? A więc moja waga zawsze była, jeżeli chodzi o boks zawodowy, 72,5 kg. To są moje warunki fizyczne. Myślę, że jestem silny na tą wagę, 73 kg i wysoki. 76 tylko dlatego chodziłem, ponieważ nie dawałem rady utrzymywać tej wagi poprzez trenowanie raz dziennie i nie miałem czasu na dietę, tak jak rozmawialiśmy wcześniej. Nie miałem czasu na dietę, nie miałem czasu gotować, nie miałem czasu profesjonalnie być prowadzony. Teraz na to będę miał czas. No i środki przede wszystkim, więc wydaje mi się, że nie będzie to trudne zejść do kategorii 73 kg. Zresztą nawet można spojrzeć na mojego przeciwnika na jutrzejszej gali. Jest wyższy ode mnie o chyba 4 cm, także, czy 5, także mówię, no ja mam te warunki na 73 kg, a nie 76. No ale trudno, no trzeba walczyć trzeba tak umrzeć rzeczywistość, jaka jest. Jutro wychodzę i robię swoje. Boksował Siomkin między innymi z Mariuszem Sendrowskim, z Norbertem Dąbrowskim w przeszłości. Widziałeś te walki? Wiesz coś o Estończyku? Nie, widziałem tylko z jednym Rosjaninem tam walkę, a
tam na YouTubie, a tak to nie widziałem, nie pytałem się jeszcze chłopaków, także tylko polegam na tej jednej walce. No, zawodnik prezentuje przede wszystkim, boksuje długimi ciosami, stoi na tylnej nodze, więc nie wdaje się w niepotrzebne bijatyki. No i dość inteligentnie boksuje, nie jest to zawodnik z pierwszej łapanki, więc wydaje mi się, że tutaj trzeba boksować z nim na pressingu, ale spokojnie, nie rzucać się w szaleńcze ataki, bo widziałem, że tam umie kontrować i ma czym uderzyć. To też widziałem, że dość silno bije tymi zamachowymi ciosami. Podkreślasz to, że trenowałeś na pełnych obrotach tylko 3 tygodnie, ale czy w związku z tym w końcu nie zobaczymy Łukasza Wawrzyczka, który pod koniec walki walczy nie tylko z rywalem, ale przede wszystkim z własnym zmęczeniem? No nie wiem, chciałbym. Bardzo trudno mi powiedzieć. Jestem raczej takim zawodnikiem, który nie huczy, że nie wiadomo jaką mam formę, a potem w ringu pokazuje co innego. Trenowałem naprawdę ciężko, wagę miałem spokojnie, także no, dam z siebie wszystko, no jak zawsze, na 1000%, nigdy nie mniej, także, a jak będzie, na pewno będzie tam doskwierała temperatura, do tego te lampy na tym ringu, oj, to jest bardzo ciężko tam i gorąco, no ale trzeba wyjść i walczyć, no nie ma co płakać.